Dzisiaj się przekonamy, czy taką glebogryzarką z użyciem obciążenia możemy w ogóle przeorać takie miejsce. Więc zapraszam do oglądania. Pewnie jak wielu z Was myślałem o takiej glebogryzarce nie tylko jako typowo glebogryzarce, ale o sprzęcie, którym będę mógł ewentualnie coś przeorać za pomocą takiego gotowego pługa. Teraz podejdziemy do sprawy troszeczkę inaczej, ponieważ pojawiło się sporo komentarzy, żeby po prostu do niej użyć obciążenia. Więc mam akurat tego typu obciążniki, które założę tutaj naprzód, takim sobie zrobionym przeze mnie na szybko ustrojstwem. Zobaczymy, co to po prostu daje, bo jeżeli nie, to należałoby uznać, że orka glebogryzarką po prostu nie ma najmniejszego sensu. A więc montujemy i próbujemy. Teraz dwa słowa wyjaśnienia. Glebogryzarka, którą się posługuję, to Hortmarsh HGS 900, ale nie przyzwyczajajcie się do marki. Ważne jest to, że ma mechaniczną skrzynię biegów. Zarówno pług, jak i metalowe kółka są do niej dedykowane i są standardowym sprzętem. Obciążniki, akurat miałem, nada się właściwie cokolwiek. Ten zaczep, żeby nie inwestować, a żeby sobie sprawdzić, po prostu dorobiłem teraz. Tak w ogóle to ja mam nadzieję, że to zadziała, bo jeżeli nie, to wyjdzie na to, że to wszystko kupiłem bez sensu i będzie tylko i wyłącznie sporo gratów. Żona potem ogląda te materiały i co, jak ja się wytłumaczę. Także słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, troszkę się stresuję. Co to z tego będzie? Wymyśliłem sobie, że ustawię to tak trochę w pionie. O, słuchajcie, jakoś jest dokręcone. Sens jest taki, żeby to działało w ten sposób. Za chwilę dołożę tutaj metalowe kółka, dołożę pług. Tutaj mamy obciążniki i będę je sobie powoli dokładał. I będziemy próbować, jak to wszystko jedzie. Och! I już widać, że łatwo nie będzie. 20 kg już przeważa całą maszynę. O, 15 jeszcze nie. Tylko i wyłącznie 10, nie mam pojęcia. Ale słuchajcie, nie poddajemy się. Jedziemy i patrzymy. A czy wspomniałem Wam, że robię to drugi raz w życiu? To już wiecie. Poprzednio mi się nie udało. Zobaczymy, jak będzie teraz. To teraz pierwszy, najtrudniejszy przejazd. Najpierw bez obciążenia, żeby potem było się z czego pośmiać. Jak widać, zasadniczo wyszło tragicznie. W każdym razie to jest trudniejsze niż się wydaje. Ale nie zniechęcamy się. Dokładamy 10 kg. I zaczynamy znowu. Tak więc jest już zdecydowanie lepiej przy 10 kg. W porównaniu do bez obciążenia tutaj. Zaczyna być zachęcająco, więc teraz już nie bawimy się w drobiazgi. Od razu 10, następne kilo będzie 20. Ja wiem, że fachowcy powiedzą, że to wygląda jakby dziki tutaj ryły, ale słuchajcie, próbujemy. Coś tutaj musi być. Trzeci raz i się zakopałem. Cudów nie ma cały czas, ale należy przyznać, że przy obciążeniu 20 kg to po prostu zdecydowanie lepiej idzie. Co prawda od razu widać tu pewien problem, cały ten mechanizm pochylił się do przodu, nie idzie go zbytnio przykręcić, należałoby to dopracować. Ale to jest jeszcze do zrobienia. Skoro normalne metody się nie sprawdzają, to czas na rozwiązanie ekstremalne. Może głupie, ale jak zadziała, głupie nie będzie. A więc proszę bardzo. 40 kg razem
przywiązanych na osi zwykłym drutem. No i jedziemy. Czas na jakieś wnioski. Dopiero dociążenie całej tej glebogryzarki 40 kg coś daje i jakoś to wygląda. Z pewnością nie jest to taka orka, jaką się widzi na filmach, że piękne, duże maszyny od razu odkładają ładne skiby. Jest faktem, że ziemia jest tutaj ciężka i bardzo zachwaszczona, więc to dodatkowo nie pomaga. Przy okazji, wiecie co tą glebogryzarkę zatrzymuje? Takie kłącza pokrzywy. To wystarczy, żeby całą tą maszynerię, która razem waży prawie 100 kg plus 40 kg obciążenia, zaryć w ziemi. Ale najbardziej z tego wszystkiego denerwujący jest tutaj ten element. Mianowicie te śruby, bez względu na to, jak je zabezpieczać, wiecznie się odkręcają i ten pług chodzi na boki. Co więc dalej z tym miejscem? Zobaczcie. Ten kawałek został zrobiony na początku. Natomiast ten kawałek jest już zrobiony na samym końcu. Tak więc wprawa w tego typu pracy jest jednym z naprawdę ważnych elementów sukcesu. Co mogę w takim wypadku stwierdzić? Orka tego typu glebogryzarką jest jak najbardziej możliwa, ale jest kilka elementów, które są tutaj kluczowe. Pierwsza rzecz, obciążenie. Nie muszą być tego typu obciążniki. Możecie sobie wziąć worek z piaskiem, położyć tutaj, przywiązać sznurkiem i zadziała. Ja mam tutaj 40 kg i różnica jest naprawdę zdecydowana. Druga rzecz to wprawa, tak zupełnie po prostu. Na początku może to wam nie wychodzić, ale nie zniechęcajcie się. Jeżeli potrenujecie i poćwiczycie, a nie idzie tego zrobić inaczej jak próbując, to się uda. Następna rzecz to koła. Wybierajcie te metalowe. Z gumowymi nie próbowałbym. Teraz co nie wyszło? Przede wszystkim montaż obciążników z przodu. Na tego typu konstrukcji, którą tutaj zamocowałem i widzieliście wcześniej, nie sprawdza się zupełnie. Cała maszyna przy 15 kg po prostu nurkuje. Nie da się tego uprowadzić. Teraz jeszcze kwestia marki glebogryzarki. Zobaczcie, na moim Hortmaszu, co jest napisane na silniku. Rzeczą, którą również zmieniłem w trakcie, jest wysokość zaczepienia tutaj tego pługa, ponieważ można to regulować. I on wtedy jest albo głębiej, albo płycej. Na początku startowałem z pługiem zaczepionym tutaj za pierwszy otwór i wyglądało to tak. Ostatecznie zmieniłem na trzeci. Czyli dwa tutaj wam wystają, wy zakładacie blokadę na trzeci. I tak właśnie kończyłem tą orkę. A tak przy okazji, ten placyk jest moim starym ogródkiem ziołowym, więc jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak go zrobię, zapraszam do oglądania. Zobacz tutaj ten film, jeżeli cię interesuje, jak wygląda orka na gumowych kołach bez obciążenia. Zapraszam.